Ama, znajdujemy się dzisiaj w stodole Czereśniowy Sad. No i abstrahując od tego, że tutaj jest po prostu przepięknie, to jesteśmy też na cudownym wydarzeniu. Do ślubu mi nie po drodze, a ja tutaj przyjechałam i widzę właściwie takie przygotowania, można by powiedzieć, no właśnie do ślubu, więc właściwie o co chodzi? Znajdujemy się dzisiaj w stodole Czereśniowy Sad, ponieważ jest to przedsięwzięcie dwóch wspaniałych kobiet, które zawsze myślą o kobietach, Ania i Marta. Ponieważ po sukcesie cztery wesela po kwarantannie, przepraszam, który również się dział tutaj, te kobiety podjęły decyzję, że warto pomagać innym i warto pokazać światu inny obraz ludzi, pokazywać inne historie, różne, wielokrotnie bardzo emocjonujące, bo myślę, że każdemu z nas, który jest tutaj obecny, towarzyszą różnorodne emocje, a szczególnie jest dużo wzruszeń, ponieważ dlaczego do ślubu mi nie po drodze? Ponieważ kobiety te, czyli Marta i Ania, wpadły na pomysł, żeby tak jakby zrzeszyć 11 kobiet, akurat 11, bo 11 zostało wybranych, do tego, by każda z nich poprzez historię, którą przeżyła w życiu, poprzez problemy, z którymi się zmaga, żeby dawała innej kobiecie siłę i pokazywała, że ty nie jesteś nigdy sama i nie ma lepszych i nie ma gorszych, tylko że każdy jest na równi i każdy ma prawo przeżywać swoje emocje, a doświadczenia, które życie nam tak jakby programuje w pewnym sensie, bardzo nas budują. I ja dzisiaj, poprzez to, że tutaj są i kobiety, które mają problemy onkologiczne, i kobiety, które zostały poturbowane, mogłabym rzec, przez los, poprzez to, że mają różne, miały różne perypetie i intrygi z mężczyznami. Wiele z tych kobiet ma dzieci. Znajduje się między nami tutaj również wdowa, która straciła swojego męża i ma dwójkę małych dzieci. Każda z tych kobiet, która tutaj jest przepiękna dziewczyna, która zmaga się z chorobą Aspergera, dwubiegunowości, ma zmienność nastrojów i jest bardzo, ma dziecko, jest niesamowicie świadoma tego, jaką drogę przeszła. Była też używana wobec mniej przemocy fizyczna i psychiczna. I właśnie ten projekt, ja mam takie wrażenie, że bardzo jestem dumna z tego, że mogę tutaj być, ponieważ jako kobieta odczuwając emocje tych kobiet, cieszę się, że mogę być z nimi i powiedzieć, kurczę, dziękuję ci za to, że spotkałam cię w swoim życiu, bo ty mi dajesz siłę, właśnie twoja historia daje mi siłę i pokazuje, jak ważne jest to, żeby kobiety dla kobiet, na rzecz kobiet działały i myślę, że bardzo dobrze, że tego typu eventy powstają i mam nadzieję, że będzie takich eventów jeszcze więcej. A nawiązując jeszcze ostatnio, że dlaczego do ślubu mnie po drodze, każda z tych kobiet ubierze suknię Marty Trojanowskiej, bo jako taki symbol, to będzie symbol, ubranie tej sukni będzie takim symbolem tego, że tak naprawdę my jesteśmy bardzo wielokrotnie obciążeni poprzez to, że ktoś nam coś narzuca, że rodzina, że społeczeństwo, że są jakieś takie myślenie o tym, że my jako kobiety jesteśmy do czegoś zobligowane. A tak naprawdę każda powinna decydować sama za siebie, więc to będzie taki symbol, że jeżeli będę chciała kiedyś wziąć ślub, to go wezmę, jeżeli nie, to będzie mi nie po drodze, ale dzisiaj poczuję się, że to jest mój dzień i najważniejsze jest właśnie to wsparcie, które dostaję od kobiet, które może przekazać kobietom i ta siła, którą wybudowała, bo każda z tych kobiet, właśnie mówiłam tutaj, wiesz, o wzruszeniu, bo to jest niesamowite. I wiesz, my czasem zastanawiamy się nad tym, kurczę, jaki mam problem dzisiaj, tak? Mhm. Że, i uważamy, że mój problem dzisiaj jest po prostu, w danym dniu jest czymś ogromnym, a spotykając osoby, które naprawdę się mierzą z ciężkimi problemami, zdajesz sobie sprawę, że jednak w życiu warto
doceniać chwilę i doceniać każdy jeden dzień i żyć tym, co jest tutaj i co jest teraz. Szukaliśmy lokacji do odcinka na kanale i znaleźliśmy tą stodołę. I tak poznałyśmy właścicielkę stodoły, a przy okazji Martę Trojanowską. I dziewczyny wpadły na pomysł, żebym była takim wsparciem dla dziewczyn tutaj na miejscu podczas tego projektu. Fakt faktem też rozmawiałyśmy bardzo prywatnie i usłyszały moją historię, która też bardzo wpisuje się właśnie w tą akcję Do ślubu mi nie po drodze. I pomyślały, że skoro mam doświadczenie i zarówno modelingowe, i przed kamerą, i też miałam do czynienia z pokazami, to będę w stanie dziewczynom, które potrzebują takiej pomocy, tutaj na miejscu pomóc, wesprzeć i dać może kilka uwag, których w danym momencie będą potrzebowały. Czy ty miałaś w swoim życiu na przykład taki moment, że wydawało ci się, że świat się skończył, albo jakieś traumatyczne zdarzenie, które zmieniło cię i zmieniło twoje postrzeganie świata? Wiesz co, miałam swoje wzloty i upadki, ale to nigdy nie była, wiesz, to nie jest nigdy jakaś, nie odczułam tego jako traumę, która się za mną ciągnie. Wiadomo, że to wiesz, różnych emocji w życiu doświadczamy i one nas budują albo nas niszczą. I właśnie ważne, żeby znaleźć w sobie taki moment przełomowy, w którym powiemy sobie, że okej, dobrze, biorę głęboki wdech, wypuszczam to powietrze i idę z podniesioną głową dalej. Także ja podchodzę, wiesz, że podchodzę tak do życia. Właśnie tym bardziej jeszcze ugruntowuję się w przekonaniu, żeby doceniać te małe rzeczy i te codzienne chwile i nawet to, że dzisiaj jest słońce, że jesteśmy w tak pięknym anturażu dzisiaj i że właśnie możemy poznawać ludzi i ich historię, wiesz, bo też myślę, że te kontakty międzyludzkie są niesamowicie istotne, bo bardzo wiele do naszego życia wnoszą i bardzo wiele nas uczą.